Między innymi ze względu na zalecenie UNESCO dotyczące otwartych zasobów edukacyjnych, otwarte zasoby edukacyjne stanowią problem dla uniwersytetów na całym świecie. Strategie opracowane w tym celu są różne. Istnieją krajowe dokumenty i środki strategiczne oraz te na poziomie instytucjonalnym. Przede wszystkim chodzi o zaangażowanie w otwarte zasoby edukacyjne i to jest ważne. Dofinansowanie jest często ogłaszane w tym samym czasie. Często w to z budowaniem umiejętności i infrastruktury dla otwartych zasobów edukacyjnych. Dotyczy to także na przykład stron internetowych, na których można publikować otwarte zasoby edukacyjne, tak zwane repozytoriów. Ale mogą istnieć również oferty obsługujące wyszukiwania, ponieważ korzystają z metadanych. Szczególnie dobrze znam Austrię. Dlatego w tym filmie chciałbym nakreślić sytuację w austriackim sektorze szkolnictwa wyższego. Kilka lat temu grupa robocza wydała rekomendacje w sprawie otwartych zasobów edukacyjnych na austriackich uniwersytetach. W ciągu ostatnich pięciu lat wiele z zarysowanych wówczas projektów zostało wdrożonych w projektach sieci uniwersyteckich. Cztery uczestniczące uniwersytety utworzyły własne platformy otwartych zasobów edukacyjnych. Członkowie uniwersytetów mogą tam profesjonalnie publikować i archiwizować. Otwarte zasoby edukacyjne. Aby inni mogli łatwo znaleźć otwarte zasoby edukacyjne, metadane są gromadzone i umożliwiane przeszukiwanie. Dlatego też na platformie można wyszukiwać otwarte zasoby edukacyjne austriackich uniwersytetów. Coś, czego nie ma nigdzie indziej na świecie. Uniwersytety w Austrii również mogą otrzymać certyfikat za swoją działalność. W zakresie otwartych zasobów edukacyjnych. Aby tego dokonać, muszą m.in. wykazać, że mają strategię i sposób na profesjonalne publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych. I ważne jest, aby udowodnić, że mają kompetentnych krewnych. Obecnie kompleksowe szkolenia dokształcające ukończyło już ponad 100 osób. Austria opublikowała także krajową strategię Open Science która w widocznym miejscu zajmuje się otwartymi zasobami edukacyjnymi. Jeśli chodzi o sytuację w Austrii, w innych krajach otwarte zasoby edukacyjne w szkolnictwie wyższym również są promowane w różny sposób. Za kilka lat zobaczymy, które działania były szczególnie pomocne. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić: Nie dzieje się to szybko i konieczne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. I każdy musi zrozumieć, dlaczego otwarty i bezpłatny dostęp do zasobów edukacyjnych jest tak ważny dla szkolnictwa wyższego i społeczeństwa.